tej strony Czachmana oglądacie kolejny film na moim kanale pod tytułem Gameplay Odmae. W tym filmie przedstawię Ci wspaniałą grę Odmae. Jest to platformówka typu gra akcji. Gra posiada 24 poziomy, przepiękną grafikę, bardzo dobrą mechanikę sterowania i zawarto fabułę mitologię nordycką. A film przerywnikowy wprowadzi Was do fabuły. Vikings, the greatest warriors ever known, feared and admired across the realm. Ready to fight once more for the glory and prosperity of their people. This particular village was home to two young Vikings, Vaskr and Odmar, destined for greatness by decree of the gods themselves. Unfortunately, the gods did not tell them of this plan. Just as he had countless times before, Odmar farewelled his parents, who always returned to him. This time was different. W skrócie, co dowiedzieliśmy się z filmu, Odmar zmaga się z życiem w swojej wiosce i nie zasługuje na miejsce w niej. Jest unikany przez wszystkich i musi odkupić się od swojego roztargnionego potencjału. Pewnego dnia ma okazję odkupić się, ale za ocenę. A, i bym prawie jeszcze zapomniał o jednej takiej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ taką jedną ważną rzeczą, już tutaj dam start, jest FNAF. A dokładnie informacje związane z tą grą. FNAF pojawi się na moim kanale oczywiście już niedługo, bo za dosłownie jeden odcinek, nie licząc tego. Więc spodziewajcie się go, a ja już tutaj sobie myślę, że możemy ogólnie zaczynać. Dobra, mamy tutaj pierwszą rzecz, jeszcze tylko dodam, że musimy mieć włączony tutaj internet, żeby po prostu to wszystko nam działało na samym początku, żeby tutaj pliki i takie inne się wgrały. Ale to tylko dosłownie chwilę, no i później już gra jest dostępna całkowicie offline. I jeszcze kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że ta druga mapa i następne, których niestety nie mogę Wam już pokazać, są do kupienia, ogólnie gra jest do kupienia. Tutaj ta pierwsza mapa, to tak mogę nazwać to, że jest wersja demo i to jest od 18 zł, a dokładnie 17,99 zł. Dobra, ja bym chciał Wam pokazać tutaj tą pierwszą mapę i zależy mi też na pokazaniu Wam tej ostatniej mapy.
Dobra, zacznijmy tutaj, ja tutaj pokazuję nam, żeby kciukami chodzić. Tak się chodzi, okej. Idziemy dalej. Okej, tutaj nie wiem, czy widzicie, choć może widzicie, tutaj takie dość przezroczyste są tutaj takie kawałeczki takiego złota, ponieważ już tą grę sobie przyszedłem, a dokładnie kilka poziomów tej gry, czyli całą wersję demo. I naprawdę grafika mi tutaj bardzo imponuje, więc jakby co tutaj skakanie teraz. Pokazuję wam tutaj, możecie sobie przyjrzeć się. Grzyby takie czarodziejskie nam dały moc skakania. Ciekawe, dobra, zobaczmy. No i tutaj ogólnie to ja mam już takie przezroczyste, ponieważ ja już to zebrałem wszystko i dlatego ogólnie tak to mam. Dobra, ale bierzmy tutaj to wszystko. Oczywiście ten i z trolem, już tak mogę tutaj troszeczkę zaspoilerować, poziom wam pokażę, bo nie jestem, znaczy nie chcę, chciałbym, ale po prostu te poziomy to jest ogólnie dość dużo czasu. I tutaj uwaga, jest taka złota w sumie kropka, to jest checkpoint. On, ja już go zebrałem, chyba checkpoint, czekajcie, zobaczę jeszcze raz. A może to nie checkpoint, a może taki talar, bo takie 3 złote talary są do zdobycia. Nie, to jest checkpoint, uwaga. A tamten to jest talar i takie 3 talary w jednym poziomie można, w każdym poziomie można zdobyć. Dobra, idziemy dalej. Tutaj naciśniemy ten guzik i wszystkie, całe złoto musimy zebrać. Pozwólcie, że te takie trójkąciki złote będę tak nazywał, ok? Jak już mamy zebrane wszystkie, to idziemy dalej. Za chwilę pojawi się pierwszy przeciwnik, ogólnie tutaj na samym początku trochę parkoura i tak dalej. Idziemy dalej. Okej, uwaga. Pierwszy przeciwnik pogonił owce. Okej. No to pokazano nam, jak tutaj się go pozbyć, czyli naciskamy po prostu na niego. Okej. Tego się nie spodziewałem. Po prostu tą gierkę już grałem dość dawno, bo jak dobrze sobie przypominam, to już, nie wiem, z pół roku temu, więc tego na przykład tutaj, że się spadaliśmy, to nie pamiętałem, więc do jakiejś świątyni, o tutaj niedźwiedź śpi. Zobaczmy, idziemy w sumie dalej, nie zobaczmy, co ja mówię, coś to dobre. Okej. Dobrze, jak pamiętam, to mamy przesunąć tutaj stolik i się dostać w ten sposób na górę. No jakaś tutaj tarcza, teraz idziemy na górę. Przytrzymujemy. Nie trafiłem, nie wierzę. Okej, i teraz schodzimy i skaczemy. Dobra, doskoczyliśmy. Jeszcze skaczemy i te szczelkę nam pokazuje, żeby iść na górę. Aj, prawie. No kurczę. Okej, dobra. Idziemy na górę i dostajemy się na górę mapy. Uwaga i. No i przeszliśmy. I tutaj jak ogólnie. No, myślałem, że jeszcze. Że już ten poziom jest dostępny. Ale widzę, że nie. Dobra. Dobra. O tutaj jest drugi taki talar do zdobycia na tej mapce. Ogólnie, no i idziemy dalej. Okej, ja tutaj wam pokażę wszystko, co jest do zdobycia. I tu był trzeci talar. Jak dobrze pamiętam, to chyba były te takie 3 talary do zdobycia. Nie wiem, czy to jest tam spadać na dół. Dobra, pozwólcie, że na razie nie będę spadał. Bo nie wiem po prostu, czy tam się opłaca spadać. No, jednak się opłacało. Dobra, i jeszcze zobaczcie tutaj aż tego, jak dużo tego jest. No dobra, wchodź i idziemy dalej. Oj, zaczepił się na linę, dobra. Jakiś byk. No i przeszliśmy w ten sposób ogólnie pierwszy poziom. Dobra. Jest, okej. Dobra, to przechodzimy do drugiego poziomu, a w sumie to dajemy tą szczołeczkę, że tak to nazwę.
No i ogólnie tutaj przechodzimy do następnego poziomu. Dobra, weźmy sobie tutaj ten teraz gobliński, że tak to nazwę. No i za chwilę wejdziemy. Okej, dołączamy do kolejnego poziomu i co się stanie? A troll. And it was right in Odmar's path. He needed to pass it in order to enter the forest. Odmar was careful not to wake the troll. But it was too late. You dare set foot in my forest? Roared the troll. I am the protector of this forest. Oh, this is a dream. Go back to sleep, Odmar urged. A dream? Replied the troll. No. Oh, no. For you, it shall be a nightmare. You shall pay for what your kind has done to our home. Ogólnie kłopoty się wpakował, obudził trolla nasz niezdarny troll. Dobra, idziemy sobie dalej. No, ja już wiedziałam, co tutaj się stanie. Tutaj trolla będzie się naprawdę bardzo dużymi umiejętnościami parkouru wykazać. Bo naprawdę będzie tutaj ciężko. No nie. Szybko skaczemy. No i widzicie. Za pierwszym razem padłem. Dobra, od razu tutaj nie zwlekamy. Okej, sobie tylko ściszyłem troszeczkę głos. Szybko! Dobra! W ostatniej chwili dosłownie. Okej. Dobra, mamy checkpointa. No i tutaj na tym poziomie to jest taki poziom, na którym strasznie dużo razy padałem. Okropną ilość razy padałem, więc to jest naprawdę ciężki bardzo poziom. Dobra. No dla mnie już też aż taki ciężki to nie jest, ale jak dobra, tutaj szybko na górę. Okej. To jest bardzo ciężki poziom. Za chwilę jeszcze wejdziemy do poziomu drugiego, czy tam może czwartego, sobie tylko zobaczyć. Tylko wam chciałbym pokazać jedną rzecz. Aj! Dobra. O, szybko! No i nie zdążyłem. No i to właśnie jest ten poziom. Strasznie ciężki jest. No myślę, że nie tylko dla mnie. Dobra, ty się trochę zagapiłem. Niedobrze. Troll przecież nie będzie czekał. Naprawdę cię. W ostatniej chwili. No nie! To jest pewne, że już tutaj tego nie przejdę. Musicie się ze mną przemęczyć lub przewinąć sobie trochę do przodu. Znowu się zakapiłem i chyba znowu nie przejdę tego poziomu szybko. Dobra, w ostatniej chwili. Dobra, Boże, nie! No nie mogę! O, szczęście! Że to normalnie, ja nie wiem, jak ja to przeżyłem. Szybciej! Odma! No dawaj! Biegnij, dobra, mamy checkpointa. Dobra. Jest grzybek. No i też, dobra, mamy dość sporo przewagę, ale nie, wcale nie tak dużo, jak się wydaje. Boże, aż krzyczy Odmar. Dobra, przechodzimy i skaczemy, dobra. I ej, no idź! Dlaczego mi nie idziesz? Odmar, Boże, dobra. Naprawdę ciężko. Dobra, szybko. Nie wierzę, że... No nie, bez komentarza, proszę. Naprawdę, dobra, ty się nie zagapiłem. No i idziemy dalej, dobra. Skoczyliśmy na pomidora, czy nie wiem, jak to w sumie się nazywa. Odmaj szybciej. Dobra, jest okej. Dawaj, idź. Ale...
Ej, ale ja nie mogłem w ogóle się... Dziwne, ale teraz nie mogłem się w ogóle ruszyć. Dobra, idziemy dalej jeszcze raz. No i teraz kompletnie mi to nie wyszło, ale dobra. Ciężki jest ten strasznie poziom, bo tutaj trzeba mieć... Za pierwszym razem, jak ktoś przyjdzie, to napiszcie w komentarzu, że to będzie szacun, naprawdę. Ale szacun nad szacunami ode mnie zostaniecie. Szybko. Dobra. Po prostu tutaj się nie ruszy najlepsze strategie i normalnie wchodzić. Tak sobie teraz pomyślałem. Uwaga, w odpowiednim momencie trzeba skakać. Okej, zdążyłem jakoś. Dobra. Weszliśmy w ten poziom, no i jest okej. No i teraz chciałbym wam pokazać... Tak, dostałem tutaj, ale żeby zagrać w to trzeba zapłacić, już mówiłam. Chciałem wam pokazać tutaj może czwarty poziom, ale tylko troszeczkę tego poziomu, ponieważ chciałem wam pokazać dobrą rzecz, że tutaj idziemy, o proszę bardzo. O, jeżeli jeszcze tutaj są tacy przeciwnicy, to jest też się coś teraz zacięło. Okej. I patrzcie. Dajemy palca z góry na dół. To jest ważne, żeby dać z góry na dół. Oj, teraz szłem. Z góry na dół i on wtedy spada. To taki, wiecie, czego tutaj do gameplaya dałem. No i to by było na to. Jeszcze pokonajmy tego przeciwnika, bo szkoda się trochę robi. No i oczywiście jest koleś, taki kupiec, od którego możemy za te monety kupić dowolnie, co chcemy. Ja tutaj kupiłem sobie tarczę, ale widzę, że miecz możemy kupić. Sobie kupię jeszcze raz. Dobra, dajmy X-a. No i mam teraz, patrzcie, jakiego pięknego miecza. Teraz naciskamy. Patrzcie, teraz zaprezentuję wam na tym przeciwniku, jak tutaj go pokonam. Tego, co tam jest. Sekunda, zaraz do niego podejdziemy. Tylko tutaj muszę zrobić parkoura. Oj, i patrz. Wystarczy, że naciskamy na ekran, byle gdzie. I od razu już przeciwnicy idą. Okej. Tutaj w ostatniej chwili. Okej. Jak na owce też naciśniemy, to ona się staje taka pierzynkowata, że tak to nazwę. No i tutaj jeszcze są poziom z takimi halucynacjami. Czyli musimy uciekać taki parkour jakby w sumie. O! Nawet tego parkoura to chyba wam nie powinnam pokazywać, bo tego parkoura nigdy nie przeszedłem. Gorączka złota, tak to nazywam. Nigdy nie przeszedłem. Dla mnie zawsze był za trudny. Patrzcie, a może teraz przejdę. Jak ja teraz tu przejdę, to ja nie wierzę. Jeszcze tak daleko nie byłem. Ej, widzicie? O Boże! O boj! Jezu, ja to przeszedłem. I to jest szczęście teraz, bo jak grałem poza odcinkiem i tu grałem mnóstwo razy, to ani razu tego nie przeszedłem, więc jakby co? To ja sam się dziwiłem, że to przeszedłem. Jeszcze tutaj taki poziom, chwilę. No i tam myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Więc gra jest tutaj po angielsku, nie ma wersji językowej polskiej. Ale tak sobie myślę, że naprawdę gra jest super, mega, hiper. Jeszcze nie wiem, co tu bym mógł powiedzieć, ale naprawdę super. Ja może zdecyduję się na kupienie tej dalszej części. Są do tego duże szanse, ale po prostu polecam Starisa kupić, bo grafika jest zadowalająca, może więcej niż zadowalająca. Przepiękna. W ogóle tutaj ze sterowaniem praktycznie problemów nie miałem, jedynie tam troszeczkę z tym goblinem. Tak, poza tym to wszystko było ok, więc myślę, że mogę na spokojnie polecić wam to kupić grę. Więc mam nadzieję, że zostawisz lajka i suba pod tym filmem. Będę bardzo wdzięczny, jeśli to zrobisz. No i myślę, że do następnego razu.
Możesz zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, no i lajka, jeśli film Ci się spodobał. I do następnego razu.